Województwo warmińsko-mazurskie. Tegoroczny Dzień Samorządowca radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego świętowali po zakończonej planowej sesji w wielkim refektarzu Lidzbarskiego Zamku. Był to dobry moment, aby zapytać dwóch radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jakie doświadczenia samorządowe przeniosą do parlamentu, jeśli zostaną posłami SLD z okręgu olsztyńskiego i elbląskiego. Władze przedstawicielskie, jakimi są samorządy, stanowią podstawę dobrze funkcjonujących państw o kształcie prawdziwie demokratycznym. Polski samorząd, który kształtujemy od 20 lat, jest potwierdzeniem tej tezy, że oto można myśleć globalnie, a działać lokalnie. Lokalnie na rzecz właśnie społeczności lokalnych, tych najmniejszych, ale też i w skali regionalnej, województwa. Z jednej strony zainicjowałem powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, pierwszej uczelni publicznej w historii Elbląga, która się rozwija wspaniale, jest dzisiaj bardzo cenioną uczelnią. Ale też również to, że jako przedstawiciel z jednej strony władz centralnych, bo wojewoda, ale też współdziałający z sejmikiem, rozpocząłem odbudowę ważnej trasy komunikacyjnej polskiej, europejskiej, trasy S22, wmurowując kamień węgielny pod pierwszy most na Omazie. Ważna rzecz. Dzisiaj jest to już największe przejście graniczne między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, czyli między Europą a wschodnimi krajami Europy i Azji. Jutro bez obaw. Twój kandydat na posła. Samorządy w Polsce od ponad 20 lat kształtują rzeczywistość społeczno-polityczną. I trzeba przyznać, że są tym organem władzy publicznej, który wpisał się w naszą rzeczywistość i się sprawdził. Stąd też ważne jest, ażeby ci, którzy dotychczas zawsze byli blisko ludzi, mogli w imieniu tych ludzi, mieszkańców swoich gmin, powiatów, województwa, kształtować prawo tak, by było ono przyjazne dla obywatela, by kształtowało lepszą rzeczywistość, by tworzyło lepsze warunki do życia. Myślę, że doświadczenie samorządowców, ludzi, którzy zawsze, no właśnie, byli blisko ludzi, to doświadczenie powinno być wykorzystane w pracy parlamentarnej. Wykorzystane po to, by tworzyć prawo przyjazne ludziom, by